Warner, this is a big man in South African conditioning and rugby. He's a big man. He's a hard man. He's from Africa. Hey, we don't give up. We don't go back. There's only one thing. We go up. So you guys who are here today, you are helping us to start testing, conditioning the guys in a professional way. We're going to make sure how the players are going to do the program. The technique, we're going to make sure that the technique, gym skills, is of top quality. Nobody can go into the gym, do a deadlift, hey, it's good enough. No. Excellent execution of gym skill. That's where we work to. So it's actually very, very simple. Just to start creating a performance profile, physical performance profile. Because you've got rugby skills, but like Blikkie's mentioned now, strength is also skill, fitness is part of the skill set so that you can actually perform your and execute your game plan at the end of the day. If you have a specific game plan and you're not fit enough or strong enough to execute that game plan, it's going to be a problem. Then performance won't be there. So the performance profile, very, very simple to start. We can make this, I can build this model from extremely simple to extremely complicated. I mean, we can make this so scientific that people at university will have a field day with this. But we're going to start off with the basics, and then we're going to build into the basics from there. Just start with the basics, get it correct, get the next thing in. Get it right, get the next thing in. So basically what we want is, so anthropometric profile, it's a big word basically just for fat, weight, height. How tall is the guy? How much body fat has he got? How much does he weigh? Very simple. So the second one is speed and endurance. So I put speed and endurance together because they don't complement one another. They fight one another. If you have a guy, usually, if you have a guy that's extremely fast, extremely fast, then you don't always get him, he's not extremely fit. He can't always run that far. He can't keep going always. Right. But with rugby, we want both. We want the fast guy must be able to run the whole time. That's the ideal guy we're looking for. So the ideal player we're looking for is, he must be fast, super fast acceleration, super fast speed, and he must keep on doing that for 80, 90 minutes. Right. He must be able to run the whole time, the whole day. Right. Okay. But the problem is, they contradict one another. They don't work together. Usually, if you build more endurance, then the speed comes down a bit. If you build more speed, the endurance comes down a little bit. But if you work it correctly, you can build both. Right. And even towards the end of the season, the guy can become faster and fitter, and that is what you want. So what I've got is put strength and power together also. We want to measure strength and power together, because in this way, strength can feed into power, and power can also feed into your strength. So if you train correctly, you can become, if you become more powerful, so power is also together with speed, become more powerful, it will also help you become stronger. If you become stronger and you train correctly, it will also help you become more powerful. So they can work together quite nicely. But we see a lot of the times some players can deadlift 300 kilograms. You get a big guy as a prop forward, you can deadlift 300 kilograms. That is important for him for scrums and for his position. He must be able to have that strength, maximum strength. Okay, so he must have that. But now he's not powerful enough sometimes. If he's jumping, we can't even get a newspaper under his feet. It's like this high. It's still touching. He's jumping, but he's still touching the grass. So we want to be able to see immediately if we have a guy like that. Because he's already super strong. We must just take that strength and convert that into power for him. If you can convert that into power, now you have a guy, he can scrum really well. But he can be fast off the mark, he can make big hits. He can even, if he gets the ball, if he's got good aiming skills, he can even surprise the wing on that first step. That has that speed on the first step or that power, he can surprise your winger even. And they're gonna have to battle to catch him. So that is why I put this together. Okay. So this is the three basic things to start building the player profile. But if you have a guy weighing 130, and let's say he's weighing 130, if you're looking at his anthropometric profile, he's weighing 130, but he's got 30% body fat, and he can't even jump a broad jump of 2 meters, then we have a problem.
If he weighs 130, he's got a body fat of 30, but he can jump a broad jump of 2.5–3 meters, then we're talking business, even if he's got too much fat. Right. So that's why it's important to look at all three of these things. You can look at a guy, this guy looks like a perfect specimen. He looks big, he looks strong, but does he fit into all of these things? And where must we make him better to get a better rugby player? Because if you're looking at a rugby player, you have to be as strong as a strong man. You have to have the endurance of a marathon runner. You have to have the speed of a sprinter. You have to have the anaerobic ability of a middle distance, elite middle distance athlete. You have to be able to fight like a mixed martial artist. And you have to be as clever as, I don't know, who's clever? Someone really clever. Like a scientist. Right. So you need to have a big mix of everything. So for the physical profile, this will capture almost everything we're looking at. And then we can see, listen, but this guy, he can already deadlift 2.5 times his body weight. Or he can already squat 2x his body weight. We don't need to work on squats. His jump is not high enough. His power clean is maybe not good if we're doing power cleans, for example. Maybe he can't even power clean his body weight. Right, but he can squat 2.5 times his body weight. Or he can deadlift 2.5 times his body weight. But he can't power clean his body weight. Either. Then we know we must maintain the strength. His strength has got sufficient strength. We must focus on power for this specific guy to improve him as a rugby player. Okay. So then there's a fourth one. I'm going to touch very little bit on this, but it's also mechanical profile. So body mechanics. What is the ideal angles and mechanics for a rugby player? Right. What is the position we use the most? Where do they have to be strong in what mechanical position? But then also to test basic movement mechanics. Can the guy move? I mean, if you're working with a prop forward, can he do this? Or is he doing this? Right. I mean, that's simple things like that. Can they easily put down into a position, get up quickly? Is it comfortable for them to go down in that position? Can they hinge in the hips, the legs, the knees, that kind of thing? So basic human movement, basic mechanics. After the strength test is... the repeated sprint. Okay, so we're going to do 2 repeated sprint tests. 1 repeated sprint will be for forwards, alright? Forwards and the inside backs. With the inside backs, scrum off, fly off, inside center. We can argue about that one. And then the other one is going to be for the outside backs, which is going to be 13, 14, 15. The specialist is in there, as well as for the guys who are the 2 sevens. So the 7s players, so with 2 repeated sprint tests, one is going to be for the outside backs and for the 7s specialists, and we've got one for the inside backs and for the forwards that we're going to be doing. I'll explain now in a little bit more detail what the difference is between the two. So the basics we thought of: squat, deadlift, bench press, power clean, weighted reverse grip pull up. Okay, so that's the gymnasium strength test. The power clean is going to be more power. Okay? But if you're talking about gym strength test. Okay. So with a reverse grip, that way around, weighted. Okay. And we check 1 rep max for that one. So we go for 1 rep max on that one. Okay. So the ideal that we want to test on this is we want to get 1 rep max. You want to know what is the heaviest weight the player can push for 1 repetition. Okay. Now, there is a risk if the guys aren't used to it, they don't know the exercise, they haven't done it before, technique maybe is they're learning still, then there's a risk if you're pushing them for 1 rep max. Right. Then we can go for a 5 rep max or 3 rep max, and there's a formula that you can use to just calculate back. You can use a table or there's a formula. I like to use the formula, because then I can put it in the spreadsheet, it's easy. If I put the 5 RM in, just calculate the 1 rep max on the formula quite easily. So then we know what the 1 rep max, the calculated 1 rep max is for that athlete. So that makes it a bit easier. But ideally, we want to go for 1 rep max. That's the ideal. We want to get to the point where the guys, they can go for 1 rep max, they're confident for 1 rep max, they're strong enough to do that. I'm going to show you the warm-up, what I want for warm-up, and then the techniques for the warm-up exercises. Okay.
So the first thing we do is we do crawling. Right. So if you have a small space, move up and down. If you have a big space like this, just crawl nice all the way. So first one is crawling. I'll show you the crawling. After crawling, goblet squats. I'll show you the goblet squats with a kettlebell or with a dumbbell. We're going to do goblet squats. The goblet squats will help with squat technique, getting the hips and the groin nice and open and loose, getting activated the glutes, getting the chest up, all the muscle in the back nice and activated. Okay, then after goblet squats, pull-ups, push-ups, alright? And after pull-ups, push-ups, we're going to do some tuck jumps. Right, just to activate explosive nervous system. Right, so crawling, goblet squat, pull-ups, push-ups, tuck jumps. So those five exercises, and we do them back to back, like a circuit for warm-up. We go through the circuit three times. We're gonna do 15 goblet squats, right? Then we go 5 to 10 pull-ups, 10 to 15 push-ups, 10 tuck jumps. Okay. So we're crawling 30 meters all the way there. We'll move all the way to the end. Crawling. Focus on form and technique. Don't go like that with the bar. Right. Crawling there. Spider-Man crawl. Okay. Head up. Keep nice and still. Right. Knees low. Right. There. Goblet squat. Can you remember? When you pick up the kettlebell, pick up with good form. When you put down with good form. Right, so don't go back. You pick it up immediately. Good form, good technique. So from there, pick it up nicely. There, in that position, use the kettlebell for balance. There. Right, so I put it there so I can be up and I put my chest up. Right, from there, explosive. Okay. Okay, when I'm finished, put four, bring it down. Okay, so important with the goblet squat, sit back. So don't do this with the knees. Sit back, use the kettlebell to balance, chest up. Prawidłowa pozycja pleców, tak? Czyli plecy proste. Używamy kettlebella tak, do przeciwwagi. Kolana, rzepka nie wychodzi za palce, tak? To jest bardzo istotne. I prawidłowo go podnosimy, prawidłowo go podamy. Jarka piersiowa otwarta. What you want to see from the side? Shin and back. So we don't want to look at my shin, it's not there. Right? To jest dalej równolegle, te podłudzia są równolegle do pleców. Chodzi o to, że kettlebell jest waszą przeciwwagą, no, tak? Wtedy, że ciężar ciała utrzymujecie napięta, będziecie teraz spokojnie sobie biodra obniżyć dzięki temu, że kettlebell jest waszą przeciwwagą. Czyli nie trzymajcie kettlebella przy klatce piersiowej, tylko troszeczkę go wysuńcie do siebie, żeby nogi była waszą podporą, tak? A biodra i kettlebell były przeciwwagą w stosunku do siebie. Okay. So this one is not about how heavy you go. If you want to go heavy, you can go heavy. But perfect form, movement, deep down, open the hips, loosen up the hips. Alright, at the top, squeeze the bar. Through the floor, tight at the top. Alright, how many? 15. Stop missing. Sprawa wygląda tak, jeżeli robimy tutaj ten przysiad przy kettlach, tak, pamiętajcie o tym, że zanim zaczniecie ćwiczenie musicie spiąć brzuch, spiąć tyłek, tak, żeby aktywa wszystkie mieście posturalne. Nogi powinny być troszeczkę szerzej na szerokość barku i palce lekko na zewnątrz. Wasz tułów powinien wejść między kolana, tak, czyli nie możemy robić tak, że idziemy na nogach prostych, tylko faktycznie te nogi się rozchodzą, ciężar ciała jest na zewnętrznej części stopy. I dopiero wtedy schodzimy. Tułów jest cały czas napięty, brzuch jest wciągnięty i trzymamy pozycję, ok? Czyli cały czas jest ciężar napięty na zewnętrznej części stopy, klatka otwarta cały czas. So elbows, what's important is shoulders down. Elbows in, so not like that, in, but
it's gonna vary from one person to the next, depending on your balance. My squat is quite easy for me, it's not difficult. So I can keep it close, I will keep my balance. But if you want to get good balance, maybe you need to push a little bit more forward to maintain your balance so you don't fall. Okay, so you can push it forward or back, but never like that. In there, either forward or back, hold the balance. And between the legs, between the knees. So not there, there, between the legs. Okay, and deep. Yeah. Full compression, deep, deep. Okay, all the way down. So not there, all the way down. Above, stretch. Okay, chin touch, slightly above, all the way down, all the way down, all the way up. Stretch, stretch. 5 to 10 reps. Big guys, 5. Skinny guys, 50. Okay, 5 to 10 reps. You can decide. Okay, if you can't do 5 non-stop, you do 1 rest, 1 rest until you get 5. So I don't care if you do 5 sets of 1 or 1 set of 5 or 1 set of 2, 1 set of 3, but at least 5 reps. Alright, if you can't do pull-ups, well, if you're strong with pull-ups, go for 10 good ones or 5 good ones non-stop. Robimy podciągnięcia podchwytem z pełnego zwisu, z pełnego wyprostu ramion, tak? Czyli nie kończymy, nie blokujemy łokci, tylko do końca idziemy do pełnego wyprostu, tak? Panowie z młyna od 5, tak? Panowie z ataku do 10 powtórzeń, jeżeli nie jesteście w stanie sami zrobić 5 powtórzeń pod rząd, schodzimy, robimy jedno powtórzenie, chwilę odpoczynku, robimy drugie powtórzenie i tak dalej, aż dojdziemy do optymalnej swojej wartości. Teraz zwróćcie uwagę na to, jak robicie podciągnięcia, żeby cały czas jednak brzuch też był napięty przy tym ćwiczeniu, ok? Żeby to nie było luźno, że wisimy sobie, tylko cały korpus jest spięty i dopiero wtedy zaczynamy. Broda idzie powyżej drążka, czyli w pełnym zakresie pracujemy, ok? Ciężar? Ciężar własnego ciała. Ok, push ups. Tak, córa. Just push ups. Dawaj. So what I want, the push-ups, down, right, chin to the floor, right, butt, keep straight, the ear, shoulder, hip, knee, ankle, straight line, don't push the head forward like that, don't go like that, chin in, so what, chin in, there, right, tight, squeeze, slightly there, squeeze hard, rock hard, rock hard, rock hard, rock hard there. Okay, now go. Chin on the floor and up. Okay, keep squeezing. Okay. Squeeze the bum there. So don't, what a lot of guys do, they think they can do push-ups, but they do this. You're not a chicken, you're not eating. Right. Okay, prawidłowa pozycja powinna wyglądać w ten sposób, żeby głowa była przedłużeniem całego głowia, tak? Bo jeżeli głowę opuścimy, no to automatycznie to się pogłębia wasza lodna zalepiona, tak? Czyli tego nie chcemy, wszystkie punkty powinny być w jednej linii. Tyłek jest specjalnie ściśnięty dlatego, żeby troszeczkę wypłaszczyć waszą miednicę, tak? To automatycznie też pomoże nam zabezpieczyć odciśnienie głowy, gdzie jest stabilizatorem, tak samo jak będzie brzuch przy tej bądźce stabilizatorem, okej? Okay? Głowa jest przedłużenie głowia, czyli nie ciągniemy szyją, żeby nie wyciągać ludozyszyjnej, cały czas trzymamy ładny podwór, tak? Konieczne jest napięcie tyłka, żeby ustabilizować ładną pozycję. Schodzimy nisko, nie wstajemy do pełnego wyprostu. Pamiętajcie, że wszystkie części ciała były mocno napięte. I tyłek cały czas oczywiście spięty razem z brzuchem jako dwa przeciwne stabilizatory. 10-15, tak? Do tuck jumps or box jumps. If there's no boxes, you can do tuck jumps. If you want to do tuck jumps, just you choose tuck jumps or box jumps. 10 reps. Okay, so tuck jumps, very simple, is there. Tuck jumps. Okay, box jumps. Okay, right, very simple. Okay. With the tuck jumps, what's important with tuck jumps? Feet. From the floor, quick feet. Right, get good height and quick feet. Don't jump like an elephant, it's not. Right, quick feet, floor, like that. So from there,
click off the floor. Jest jedna ważna rzecz przy box jumpie. Adrian, pokaż. So what's important with the box jump? If the box is this high, right, jump as high as you can still. You want to jump as high as you can. You don't only jump as high as the box. Because if I jump here, I can do this. You see, but now I jump this much and I pick my knees up this much. Right, I want to jump as high as I can. So big jump, soft landing. So from there, okay. Soft. Miękki, miękki lądowanie. Tak, tak. Adrian, jak skoczysz w górę, to wstań potem, wyprostuj się, tak? Hop, góra, tak, skoczymy na cały stop. Zwróćcie szczególną uwagę, jak skakujecie na boksa, żeby cała stopa poleciała na boksie, tak? Albo kolana do klatki, albo boks jump. Mamy się jak najciszej. Tak. So this is a technique drill. Put it down the warm up as well, but I'm going to go through it again in more detail. So everyone is going to get a chance to watch. When you're sitting, you watch. Everyone's going to get a chance to squat. And everyone's going to get a chance, all the players will get a chance to coach. Right. That is the fastest way you're going to learn how to do it correctly. Right. Because it's three vantage points going to be looking at it from. Okay, I'm going to show you what we are looking for when we're doing the squat for technique. So we're going to look at the front first, then we're going to look from the side and from behind. Okay, so just in that position. Slow control. Okay, from the front we look at the knees. The knees must stay open the toes. Don't fall in or out. So you can see here. Head up, chest up. Okay, from the front, that's moving forward. These knees are open as well. Your feet are tight. Okay, let's do that. Yes, okay, right there. Okay, face the side. So now you can check from the side. Okay, look at the knees and the toes. The knees, we don't want to go over the toes. We'll stay behind the toes there. Maybe 1 or 2 centimeters, but not more than that. Okay, so now the goblet squat is what we're doing here. We're doing it as warm up, but we're also doing it as a technique drill because I want to get the hips open, I want to get more mobility and strength into the hips, good hip movement. That's what we're looking for, right? As well as strength. So when we squat on the bar, we're not going to go to the sit, we're not doing the same thing as this one. So this is a thing. It's a good exercise, but of course it's a technique drill and it gives flexibility and mobility in the hips. That's what it's about. Okay. Right. Anyone understand? Okay, so tutaj przede wszystkim chodzi nam o to, żeby zwiększyć mobilność w stawie wydrowym, tak? Czyli to nas najbardziej blokuje. Czyli tutaj się aktywujemy, potem ile będziemy robili przysiad, nie musi być tak głęboko, jak robiliśmy tutaj na piętach, ponieważ to jest ruch drzemka i robimy aż do przesady, tak? Wiadomo, że każdy ma się ograniczenia z podpięciem dupy, więc nasze ten przysiad jest zagrobiony, żeby ta dupa była cały czas wypięta. Czyli czujecie, że ta kończy brzuchowa wam już się podwija, to już nasze troszeczkę tak głęboko siadamy, więc z każdym kolejnym powtórzeniem dopiero schodzimy coraz niżej, jeżeli czujemy, że nasza mobilność w stawie wydrowym jest już na tyle aktywowana, że jesteśmy w stanie to zrobić, tak? Czyli rozszerzka jest tylko i wyłącznie po to, żeby coraz bardziej zwiększać zakresy ruchu. No na tych wszystkich partiach, które nas ograniczają, czyli w przysiadzie to jest Achilles, tak? Głowy, staw biodrowy, najszerszy kobiety, tak? Tak to mniej więcej wygląda. Okay. So now, there's two different kinds of squats. We're working with the ball. Two different principles for squatting. Right. So we have weightlifting type squat and we have a powerlifting type squat. Right. So the weightlifting and powerlifting is two extremes you've got. Right.
How many of you here are competitive or now competing in weightlifting now? No one. Good. How many of you are competing in powerlifting now? No one. Right. So that means we're not training to be a powerlifter and we're not training to be a weightlifter. We are training to become a stronger rugby player. Generalnie chodzi o to, że nasze przysiady, które będziemy wykonywać, powinny być ukierunkowane pod naszą dyscyplinę sportu, tak? Są dwie jakby szkoły tam nauki robienia przysiadów powietniczych, czyli podnoszenia ciężarów powietniczych, czyli wykorzystania jak największej ilości tego, co będziemy robili, tak? My ani na to nie będziemy gadać na czasu, tylko żeby zrobić przysiad pod naszą dyscyplinę sportu. Okay. So just so that you know this, the weightlifting squad, weightlifters, a lot of the time they have shorter legs, right? Otherwise, but they've got shorter legs and a bit longer upper body, right? And they squat, the feet close like that, and it's exactly straight forward, right? And if they're squatting, the knees push forward a bit more, right? So more forward pushing the knees over like that. Very mobile in the ankles, right? Also, they wear weightlifting shoes with the heel is elevated. It's fucking easy. Because you're elevating the heel, they can do that. Right. They can squat with straight legs like that. They can squat like that. Right. For them, with the heels lifted with the weightlifting shoes, and because of the way their bodies are built, this is for them a strong weight to squat. They can get maximum power from there. Zatem to jest technika jakby do podnoszenia ciężarów, tej głębiej techniki, tak? Czyli zazwyczaj tacy zawodnicy mają troszeczkę krótsze nogi, troszeczkę dłuższy korpus i generalnie rzecz biorąc wychodzą z takiego założenia, że pierwsze co się dzieje, no to stopy są ułożone równolegle. U nas będzie troszeczkę inaczej, bo będziemy troszeczkę palce otwierać, ale oni mają bardzo dużo zakres mobilności w stawie skokowym, czyli mają te achillesy dość mocno rozciągnięte, więc jeżeli robią przysiad, często jest taka sytuacja, no i mają się te buty troszeczkę podniesione, tak, do podnoszenia ciężaru, więc u nich jest często taka sytuacja, że kolana wykraczają poza poziom palcy, tak, dzięki właśnie zwiększonej mobilności w stawie skokowym. Oni tam kładą na nacisk, tak, ale my tego też nie będziemy robić. The man yesterday we were doing full body. That's not yet the Highland judge, right? Ah, here you are. Right. Okay. So now we're looking at the rugby player. Right. Okay. You get some coaches, rugby player, but we squat weightlifting. Right. Now I want this guy to squat like a weightlifter. Okay. Ah, stop. Stop. 3-4. Oh, see, he's going to fall over. Right. Okay. So that's the weightlifting squat. Right. Weightlifting squat. So the other one you get is the other extreme, the powerlifting squat. Right. The bar is nice and low. The weightlift is the bar is there. The powerlifting is the bar there, nice and low. Right there. Okay. It's two extremes. Right. Za to w tej drugiej technice nogi są dużo szersze, szerzej ustawione, palce idą lekko już na zewnątrz, więc troszeczkę bardziej angażujemy te mięśnie, które są w środku, czyli przy potące, tak? Ciężar ciała jest, ciężar grzywu jest przeniesiony troszeczkę niżej, więc u nich jak będą robili ten przysiad też, to pochylenie jest dość spore, ponieważ średniej ciężkości tutaj, gdzie mam ryb, tak? To no, się jest na moich piętach, czyli automatycznie oni przenoszą to bardziej na plecy i dzięki temu ten ciężar jest bardziej obniżony. U nas będzie to problematyczne, ponieważ raz, że będzie za szeroko te nasze nogi. Druga sprawa, no to jest najcięższa przyczyna postawienia kola, czyli ma na tym schodu do środka i to jest. The powerlifting squat, ankles don't have to be as mobile, you don't have a lot of ankle mobility, and they wear the shoes are flat that they're wearing. So if you have tight ankles, the Achilles are really tight, we have some other problems, maybe you are a bit taller or whatever, then you move more towards the powerlifting stance. Right. So but for most sports, because we play rugby, we have short guys, tall guys, big guys, small guys, whatever. And
We want to work a lot of the inner thighs. We want to work the lower back everywhere. We don't just want to eat the quads. Right. So we go almost in between the two. And there's small variations from one to the next that we go in between because we work with so many different body types and we want different activations. And squatting is not our sport. Right. So that's why we use variations between the two. That's going to fit. Also, natural position, if you're looking at the feet, natural position for my feet is not like this, straightforward. Look at me, if someone is standing like that, it's almost never standing like that. It's always slightly like that. That's the natural position for the feet. Okay. So we get to natural position for the squat, and then we can vary the width, and we can vary between there for different body types and for different problems. That man there yesterday, we started him the goblet squat, and because you wanted to elevate the heels to squat, we had the toes out a little bit, so the ankles are not a problem, and now we just need to focus on getting more flexible and stronger here. And also he's tall, so squatting is difficult for the tall guys. Okay, nasze zadanie będzie znalezienie tak zwanego tego środka między tym szerokim poziomem klingowym, tak, a naszym, a tym drugim takim wąskim układem. Tak mówi, że naszym naturalnym urzędem działania jest to, że my stoimy naturalnie z nogami, wysuwamy ustawienie do siebie. Tak? Naszym zadaniem będzie znaleźć ten złoty środek, czyli palce idą lekko na zewnątrz. Stopy mogą być na szerokość barków, ale mogą być również troszeczkę szerzej. To jest wasza indywidualna sprawa, ponieważ jeden będzie wysoki, drugi będzie niski, jeden będzie wygodniej w takim układzie zrobić, drugiemu będzie wygodniej w troszeczkę innym układzie. Generalnie rzecz biorąc, sprawa polega tutaj na tym, żeby znaleźć swój ruch, swoją mobilność w biodrach, nie koszlapić kola, no i oczywiście zobaczyć, jak wygląda sprawa Achillesu, tak? Czyli zdajemy to troszeczkę palcami szerzej niż pięty, ubracie sobie, że ciężar trzeba przejść na zewnętrznej części stopy, żeby ciężar był na pięcie i na zewnętrznej części, tak? Zewnętrzny w miarę bezpieczny i mało tego, wtedy nie obciążamy kola. Jeżeli zdajemy na się stopy, często sytuacja jest taka, że kola nam ucieka ze środka, koszlapimy i to wszystko potem nam leci, nie, może nie przy samym przysiadzie, ale potem wchodzimy na boisko, chcemy zrobić spód i to idzie z słabej nogi i to wszystko potem cały łańcuch się zamyka, tak? Czyli trzeba znaleźć ten swój złoty środek, czy to będzie na szerokość barku, czy troszeczkę szerzej, nie za szeroko, tak? Ale trzeba po prostu znaleźć swoją technikę do wykonywania od przysiadu pod swoją konkretną osobę. So what we're going to do next is we're going to move over to squatting with the ball. Right. There's two positions. One is the high bar is on top of the trap leg. Right? And the other one is the low bar. Nice and tight. So you have the bar there, pull it into your shoulders. Pull it in there like that. Okay. It's very important, but I didn't see anyone yesterday doing this. Not the leg like that. Alright, so the leg is there, from the shoulders, there. Okay. Feel very comfortable. Najważniejsza sytuacja tworzenia grypu jest taka, że to mamy mięśnie, a tu mamy kręgosłup, tak? Więc nasz gryp nie może leżeć na kręgosłupie, ponieważ on tutaj będzie na sporo kilogramów, będziemy dźwigali, jeżeli będziemy, wiesz, 50-30 lub 60, tak? Tutaj mamy wyrostki polczyste na kręgosłupie, one się będą wycierać, będzie mieć 40-50-60 lat, ale to będą problemy do drugiej przyjny, więc nie kładziemy grypu na szyi, tak? Mamy tutaj mięśnie czworoboczne, które jest jedną część stępującą, czyli popularnie kaptury, więc albo kładziemy na nich, albo kładziemy gryp jeszcze troszeczkę niżej, wtedy mocno ściągamy łopatki i tak samo napieramy dłońmi na ten gryp, żeby zablokować gryp, żeby on się nam po prostu nie zsunął, tak? Czyli ręce też wykonują presję na gryp, łopatki cały czas są ściągnięte i mocno plecy są też aktywowane. Jest bardzo ważne, żeby ciało nasze było spięte, bo nie tylko nogi dla ćwiczymy, ale pracuje tak samo brzuch, kręgosłup, tak mięśnie przy kręgosłupowej, zawrasz korpus, swoje są wszystko zaangażowane. Więc nie robimy tylko samego przysiadu, żeby otwierać nogi, ale też żeby mocno się wyprysić, tak? Left is into the sole, into the shoe, and then it's going up. And also, sometimes the heel is up, and then the heel drops as you push. So we want a solid surface, solid hard surface to push on. So even if you have flat shoes, like what do you call it, the Converse All Stars, Chuck Taylors, hey, they work very well. Nice flat, stick, but the new ones are better. The brand new ones, you get ones that's soft soles, that's not so good. You want nice hard flat sole that works quite nicely. Or if you have the money, or if you want to spend the money on it, you can even get weightlifting shoes. It's not so bad, but just know that the weightlifting shoes, the heel is slightly elevated. Where's that going in the moment? Like that. So this one doesn't have such a high. The heel is not so high, but it's a hard sole. It's hard. It's rigid, and it gives good support for your feet. It's made for lifting. Right.
So it's not a bad option. So either weightlifting shoes, barefoot or flat, hard soles will work well. Generalnie sprawa wygląda następująco, tak? On mówi, że na większości zapytań klubu w Unii tam ludzie trenują w butach, ale to pojawia się pewien problem, tak? Ponieważ nasze stopy są naszym punktem podporu i niektóre te buty są po prostu pokoślawione, mają miękkie podeszwy, tak? Zwianki czy czegoś robione i podczas przysiadu noga się nienaturalnie ustawia w takim bucie. Do tego co widziałem, to tam jest po kętlach, tak, że tam w tych kętlach wszyscy praktycznie trenują na boso. Chodzi o to, że pod twardą powierzchnią nasza stopa ma pewny punkt podporu. Tak, możemy paluchy u stóp rozczapiżyć, przenieść ciężar na piętę i pięta się układa tak, jak my chcemy to ułożyć. Tak? W bucie o miękkiej podeszwie pięta nam tańczy, jesteśmy niestabilni, na dobrą sprawę nie możemy tego ciężaru w pełni przenieść, przełożyć na to, co chcemy zrobić. Tak? Więc możemy sobie kupić buty, które, no, znaczy nie musimy, które mają twardą podeszwę lub delikatnie podniesioną podeszwę, tak jak te buty na przykład do crossfitu, czy tam do podnoszenia ciężarów, tak? Tutaj jest mały problem taki, znaczy problem, to jest duże ułatwienie, że pięta jest nieco wyżej, więc to nam pozwala jakby oszukać przykurczą naszych achillesach, tak? Czyli dlatego ten ciężar swobodnie ciała możemy przenieść sobie bardziej do tyłu, pozycja jest bardziej stabilna i na tym to wszystko polega, czyli powinniśmy mieć twardą podeszwą buty lub delikatnie pięta podniesiona w górę, tak jak przy butach do podnoszenia ciężarów. Albo na boso oczywiście, tak. Okay. And also, when a lot of you guys, you're still young and you want to look good when you go to the beach, you take your shirt off, you want to look good, so you do chest Monday, Wednesday, Friday. Right, bench press, Monday, Wednesday, Friday. Flies, cable flies, peg deck, all that stuff. Right, okay. So it's not bad, but it's bad. Right, because it's not bad because you can maybe have a nice chest, but it's bad because the shoulders are going to give problems, right? The squats will be difficult, right? So if the shoulders are too tight and it's slightly forward like that for squats, if you want to get the bar position in there, now the shoulders are forward. Okay, the shoulders are forward like that and the back is already there, even before I'm starting, right? So you want it there, shoulders back. The shoulders are back, the chest is up, the head is nice and forward, because also now what happens is that the head goes forward like this. If the head is forward like that, this there, just my pushing my head forward like that, is 40 kilograms here. Right. Head forward there. And that's from pushing the whole time. If the shoulders go forward, the neck goes forward with it. Right. So you must make sure the program that I'm going to give will also help with that. But if you do extra stuff, if you are doing one set of bench press for 10 reps, you must at least do two sets of 10 of rowing. Alright. Sprawy, które teraz to powiem, to nawet mówiliśmy przy pompkach, tak jak tam szaman robił, że jeżeli wydłużymy odcinek szyjny kręgosłupa, automatycznie włączają nas te odcinki lędźwiowe, tak? I tak jak tutaj trener powiedział, automatycznie jest przełożenie więcej, około 40 kg na nasz odcinek lędźwiowy, który no, często nas boli, tak? Jeżeli są jakieś tam ciężkie treningi, czy jakieś bieganie pod górę i tak dalej. Wszystko wynika z tego, że nie trzymamy jeszcze korsetem mięśniowym, tak? Więc generalnie rzecz biorąc, nasze ułożenie szyi powinno być w naturalny sposób ułożona, tak? Żeby nie ciągnąć do góry, nie wyciągać szyi, ale tym samym ciągnąć w przód, okej? Okay? Tutaj, jeżeli jest problem z odcinkiem szyjny, automatycznie to się też przekłada na naszą lordozę lędźwiową, bo to wszystko jest jednak połączone. Tak jak trener mówi, jeżeli robimy 10 powtórzeń na klatkę, automatycznie też powinniśmy zrobić dwie serie po 10 wiosełkowania. Tak? Ponieważ jeżeli robimy cały czas klatę, cycki nam rosną fajnie, ale jednocześnie robi się duże spięcie tutaj, więc się zamykamy. Jeżeli potem chcemy gry położyć na plecach, barki idą do przodu, już jest taki poza piersiowa troszeczkę zaburzona, pogłębiona, już zaczynamy szyję wyciągać do przodu, no i stoimy jak kolum, tak? Czyli tutaj jest troszeczkę problem. Więc generalnie naszym zadaniem jest ściągnąć łopatki, obniżyć barki i dopiero mamy klatkę otwartą i dopiero możemy z tego startować do jakiegokolwiek przysiadu, jeżeli nasz tułów jest dobrze usytuowany. Okay. So that also, that position there also doesn't help with that butt wing. Can make it even worse. So it's important. Other stuff that you could also add into this, right? So just be aware of that. Okay. Any questions? Front squat jest zupełnie inny przysiad. Zupełnie inaczej przeniesiony środek ciężkości przysiadu. Tak, także jeżeli masz problem, to jest takie, że albo masz triceps przykurczony, albo najszerszy ćwierć. Tak, powinieneś mieć w łokcie wyciągnięty. Nie, ja mówię, że jest mi łatwiej masz front squat niż back squat. Jak masz środek ciężkości przeniesiony do przodu, więc najpewniej masz po prostu problem z achillesem. Tutaj masz ten i to cię tak jak mówisz ten kettle, balans ciałem, nie? No. Tak samo masz przy front squacie przeniesiony ciężar do przodu, a przy back squacie masz przeniesiony do tyłu, więc lecisz pewnie do tyłu.
No, a przy front squatcie zwężone ciężkości nie jest to przodu przejścia. So front squat versus back squat. The back squat, different mechanics than the front squat. So if you have to, if it's impossible to do the back squat, you can do a front squat, but it's not ideal. Right. In the program, I'm also going to put front squats because I like front squats. It's a good exercise. It's, you have to be quite strong with the front squat. But front squats also is important. And when we get to power cleans, when we get to the power cleans, I'm going to get more with the front squats as well. But the front squats, shoulder mobility must be very good. Right. If the shoulders are tight, then with the front squat, it's also more difficult. The front squat, a lot of guys, the front squat here, alright? You can front squat like that, but then it's easier. But with the front squat, to keep the bar in a good position, this shoulder must go forward there. In that position. Right. So it's a bit different and it's harder on the posture with the front squat in this position there. But the shoulders are, usually the shoulders have to be mobile enough to get there. But because of the position of the bar, it's almost completely different than the back squat. Right. So the back squat gives a big difference between the back squat and the front squat technique. Front squat, some people get better mechanics in the front squat, sometimes the front squat's a bit easier. But for rugby, I also want load on the back of the shoulders, on the back of the neck. I think it's important. We must be able to load on the back of the shoulders as well as on the front. So we'll do both in the program. Okay. So what we're going to do next is, we're going to go into front squat. Right, with the bar. So front squats, we have a problem. If your shoulders are very tight and if your wrists are very tight, or maybe you have a broken bone in your wrist or something like that, or the fingers are tight, it's difficult to do front squats in this position there. Right. But you can also do it like this. Right. So there. So it's not a train smash if you can't get it there. But in an ideal world, I want everyone to be able to get there. Because it's good and healthy for the shoulders be able to do that. You want to have that forward and backward movement on the shoulders. Some guys, they just do this, they can't get that in the shoulder. So their shoulders are forward onto the shoulders there. So when it's there, okay. And then there, my shoulders are far forward, the bar is not throttling me in my throat. If the shoulders are back, push into the throat and you can't breathe. Right, okay. So there, up. As I go down, I lift the elbows higher. So there. In that position. Okay. Okay, to wygląda następująco. Przy front squatcie ciężar gryfu jest przeniesiony zupełnie do przodu, tak? Więc tutaj dużo zawodników ma ograniczenia w barkach po prostu. Bo nasz gryf powinien wejść ten dołek, który się tworzy tutaj spoza na ramiennej, okay? Czyli układamy się tak jak normalnie do back squatu, przechodzimy i w takim układzie jest dużo bezpieczniej niż tak jak przed chwilą trener powiedział, tak, teraz ten kręg jest troszeczkę niestabilny, więc to wszystko może nam latać, to jest troszeczkę słabe dla kręgosłupa, raczej tego nie chcemy. Zatem każdy z nas powinien układać się w takim układzie, żeby gryf wcisnąć za ramienne, ale nie udusić się przy okazji. Tak, jeżeli będzie tutaj, nie wiem, 100-150 kg, duże ciśnienie będzie było na nasz kark, na naszą szyję i odcina nam dopływ tlenu. Więc trzeba się dobrze o tyle ustawić, przez to, że wypychamy nasze barki do przodu. Okay? To jest problem tutaj w tym najszerszym grzbietu i jeżeli mamy problem z wyciągnięciem łokci do przodu, też jest problem w tricepsie. Tak, to są nasze punkty, które nas ograniczają. Inna sprawa jest nadgarstek. Tak? Jeżeli ktoś miał złamane lub miał przykurczone nadgarstki, to też jest problem, ale przy front squatcie nie musicie kurczowo trzymać tego gryfu. Tak? Jeżeli wychodzimy, tak, czy to jest przy pushpressu, czy coś, przy pushpressie, czy coś, tak? Tutaj możemy sobie wejść, otworzyć palce i wynieść gryf do przodu. Gryf, patrzymy na rotację zewnętrzną, zaraz pokażę, jak to mniej więcej zrobić, ale najważniejsze jest to, żeby łokcie cały czas trzymać
wypchnięte do przodu, czyli ten nasz najszerszy grzbietu powinien ładnie być rozciągnięty, te barki są w górze, nadgarstki, tak jak widzicie, nie jest pełen zamknięty uchwyt, a spokojnie tylko sobie podtrzymujemy ten gryf. Siadamy tak jak przy normalnym backsquacie, pamiętamy tylko o napięciu brzucha i pośladków, ponieważ to nam stabilizuje, tak? Pierwsze co się dzieje, znowu biodra lecą w tył, ciężar jest napięta, ale łokcie ciągną cały czas do przodu. Siadamy, tyłek wypięty. Pierwsze co się dzieje podczas stawania, aktywujemy jeszcze bardziej łokcie. Łokcie zaczynają ten ruch, żeby utrzymać poprawne ułożenie kręgosłupa i pleców, ok? Teraz tak, rotacja zewnętrzna, fajnym ćwiczeniem jest. Daj mi patyczek. Ty, jest tam jakiś patek. Daj. Nieważne, generalnie rzecz biorąc, chodzi nam o rotację zewnętrzną w naszym nadgarstku, tak? Czyli dobrym ćwiczeniem na rozciągnięcie nadgarstka jest włożenie sobie patyka w takim układzie, przeciągnięcie łokcia do przodu. Rozciągamy sobie w takim układzie, już jest nam łatwiej potem ustawić te łokcie do przodu. Also what you can do, if the wrist, if you injured your wrist, or fingers or something like that, don't use a band, you can use a strap, right? Just put a strap around. I don't have a strap, so I'm using the band. Put a strap like that, same thing there, and then there. It's a bit easier. It still holds, it's a bit easier there. But don't use a band, use a strap. Just a strap there in that position. Also makes it a bit easier for the wrist. If the wrist or the hand has a problem. Powiedz tak. Jeżeli macie kontuzję jakoś nadgarstka, tak? Jeżeli jest problem z ograniczeniem to wszystko, albo po prostu jesteście świeżo po jakimś urazie, nie możecie tego nadgarstka się na tyle dobrze wyginać, dobrze jest użyć właśnie, no może nie taśmy, ale jakiejś takiej sztywnej linki czy czegoś, żeby po prostu ten łokieć cały czas miał tą pozycję swoją optymalną, żeby tutaj zrobiło się ładne wejście na gryf, tak? Żeby te nasze ramiona cały czas stabilizowały tułów, tak? Czyli tutaj podtrzymujecie sobie, druga ręka jest naturalnie ułożona i cała pozycja jest w miarę bezpieczna. Okay. So we're going to start with front squats. Basically, same principles as with a back squat. But because the weight is in a different position, the angles will be different now. So with a back squat, will be a little bit more forward. With the front squat, a little bit more back because the weight is in front. That's the biggest difference on the angles. But the principle stays the same. Keep the eyes forward, check the back, feet flat. Right. To wygląda mniej więcej tak samo jak przy przysiadzie z tyłu, z tym, że przy przysiadzie z przodu, no środek ciężkości gryfu, tak jak przed chwilą mówiliśmy, trzęsione do przodu. Więc teraz będziecie troszeczkę większy komfort czuli na przykład na Achillesach, tak? Bo jeżeli ktoś ma przykurczony przykład był problem z pełnym przysiadem, tak tutaj powinno być troszeczkę lepiej, ponieważ środek ciężkości jest nieco bardziej do przodu przeniesiony i nieco bardziej możliwe jest usiąście na piętach. Pamiętamy o tych podstawowych zasadach, że dalej wzrok jest skierowany przed sobą, czyli nie ciągniemy głową do góry, cały czas patrzymy przed siebie, cały czas pamiętamy o biodrach, tak? Pamiętamy o naszym korpusie, pierwsze co się dzieje jest, idziemy do tyłu i tak cały czas trzymamy łokcie wyciągnięte. Wzrok cały czas powinien być cały czas przed siebie, dlatego żeby kręgosłup był dalej ułożony w naturalnym swoim położeniu. Znowu jak będziemy ciągnęli głową do góry, to jest raczej niewskazane. Starting with deadlift. Now what's important with deadlift, the way I want you to do this is double overhand grip, like this. So once again, if you are competing as a power lifter and deadlift is your sport, then you can use an alternate grip, right, to do the deadlift, but deadlift is not our sport, so we're going to use a double overhand grip because I want strength in the hands must become stronger, and I want even forces on the back. We want uneven forces on the back and on the shoulders and the arms and biceps and that kind of thing. Right, so even forces, that's what we're looking for. And technically, with a double overhead deadlift, with double overhead, we also get stronger for cleans. Right. Okay. To wygląda tak, nie? Czyli przy naszym martwym ciągu będziemy trzymali dłonie obie na chwytę. Chodzi tu o to, żeby poprawić chwyt, tak? Czyli to co było mówione tam wczoraj, przedwczoraj, ten mocny gryf musi być. Dwa, że jeżeli będziemy trzymali asymetrycznie gryfy, inaczej się rozkłada ciężar na naszych plecach. Tak? Czyli musimy trzymać ten symetrycznie chwyt, żeby nasze plecy w takim samym stopniu się rozwijały. Tak? Jeżeli decydujemy się na mieszany chwyt, no to musimy tak samo zrobić jedną, jak i w drugą stronę, żeby nie było dysproporcji na naszych połowach ciała. I inna sprawa jest taka, że podczas nachwytu potem nam to się przyda do power cleanu, tak? Czyli dalej jest ten nachwyt aktywowany przy power cleanie. Technique on the deadlift we're looking for
Right. Walk in. Step with the feet under the bar. So you want the bar on the middle of the feet. Directly over the middle of the feet. That's where you want it. Right. When you're standing upright. In that position, the deadlift starts now when I'm here. It's not starting here. You start here when you deadlift. Right. So this is where you start, this is where it must be ready. Right. So from there, you up and pull yourself down. If you pull yourself down, everything is firing. Right. The back is firing, glute muscles firing, arms, shoulders, everything's firing to get ready for the deadlift. Right. So from there, pull down. And I grab it. You will see when I'm going down now, the bar is against my shin. Czyli zanim rozpoczniecie cały martwy ciąg, musicie napiąć mocno swoje ciało, ponieważ to będą duże ciężary, więc nie może być ani jednego rozluźnionego mięśnia. Tak więc zanim schodzimy do naturalnej pozycji, ustawiamy gryf na środku swojej stopy, tak? Czyli nie na palcach, nie na piętach. Jesteśmy, mamy już ładnie prawidłową pozycję zahaczoną, mocne chwy. Napinamy wszystkie nasze mięśnie i dopiero rozpoczynamy pracę. I teraz tak, chwyt jest szerszy niż szerokość kolan, żeby dłonie nie przeszkadzały nam w ruchu sztangi do góry, tak? Czyli nie ciągniemy po kolana, tylko dłonie muszą być z boku, żeby nie przeszkadzały podczas ruchu, ponieważ ruch musi być jak najbardziej efektywny, czyli w pionie poruszający się, a nie omijający nasze kolana, tak? Okay. So, remember the deadlift? Deadlift is a pulling exercise. They call it deadlift, but it's actually dead pull. Not the superhero, and the super, not Deadpool, not that guy. You know Deadpool? Not Deadpool, right. Okay, because you're pulling it, right. It's not lifting. Deadlift is more like a forklift. Wózek widłowy. Okay, right. So it's not like a crane. The crane picks up like that. So it's not lifting. It gets under. Okay. So with deadlift, you pull and you want to scoop under the weight. You want to get underneath the weight and pull up. So the deadlift is not lift, right? Deadlift is pull. You see the difference? It's very small, but there's a difference, big difference. Right. Okay, czyli to nie jest tylko uniesienie samego gryfu do góry, musimy zaangażować cały aparat ruchu, czyli to nie może być po prostu wyciągnięcie z odcinka lędźwiowego, tylko musimy również zaangażować to wszystko swoje nogi. Tak? Czyli odpowiednio powinniśmy obniżyć swój środek ciężkości, zadbać odpowiednią pozycję. Najłatwiejsze takie do uzyskania dobrej pozycji jest myk taki, że powinniśmy poczuć napięcie na swoich dłubowych. Tak? Czyli na swoich dłubowych, na swoich na dołach podkolanowych. Czyli trzymamy tą naszą pozycję, schodzimy mocno, napinamy tu w pośladki, tak? I to całą sytuację. Biodra w tył, tak jak przysiadzie, cofamy. Ciężar jest napięty, cały czas złożony, pach. Unosimy biodra, aktywujemy plecy i dopiero wstajemy, pach, z ciężarem, napinając mocno brzuch i pośladki, ok? Tak samo odkładamy gryf, wsunąc gryf po ciele, biodra idą w tył, ciężar cały czas napięta, cały czas jest również napięcie na dwugłowych, więc to nie jest tylko wyciągnięcie do gryfu, tylko cała praca całego organizmu również się z nogami. Ok, so step in, at the top, you're ready for the deadlift, it starts at the top, grab hold, from there, you want to pull yourself under the weight, right, from there, shoulders down. Remember, not shoulders back, shoulders down to the hips, down there, right. Down there, eyes forward, pull, up. Okay, at the top, keep tension. Look, my bum is going back, there, and at the knees. Right, so keep the tension there by the knees, and there we go down. Right. To, co przed chwilą powiedzieliśmy, wszystkie mięśnie są napięte. Tak jak przed chwilą mówiliśmy, środek ciężkości jest dalej przeniesiony, napięty. Teraz jak startujemy całą pozycję, trzymamy pozycję do momentu kolan mniej więcej, nasze biodra i barki idą w jednej linii, tak? Trzymamy pozycję, ciężar jest ładnie napięty. Tutaj z każdym gryfem jest coś takiego, czujesz takie kliknięcie. Więc nigdy nie pozycję, zaczynamy z luźnej pozycji, tylko od samego początku, żeby napiąć to wszystko, napieramy gryfem na piszczele i unosimy. Tak? Czyli tutaj już nie ma tego pukięcia, dopiero teraz zaczynamy. Moje barki i biodra do pozycji kolana idą równo.
I teraz dopiero jest pach, prowadzenie ciała. Łopatki również ściągnięte, brzuch napięty, pośladki tak działają, tak? I tak samo jest w wersji powrotnej, czyli aktywujemy biodra w tył, pyk, przechodzimy kolano i teraz można puścić, żeby nie trzasnąć sobie w kolano, tak? Czyli jak przekroczymy poziom kolana, dopiero rzucamy gryf, jeżeli go rzucamy. So it's important that you pull on the weight, so don't lift. So when you start, grab, right, and hang. I'm pulling. See, I'm leaning back, I'm holding onto the weight, I'm pulling. So this way, I put my body weight into the movement, right. Okay, so I put my body weight into the movement, right. And I keep my eyes forward. Shoulders down, eyes forward. Hang onto the weight, put my body weight into it. And when I'm hanging, my body weight is in, there. Feet push through the floor, right. The body is tight, and that power through the floor goes into the hands and shoulders, right. So it's important that the feet push, and that power must come through into the hands. Czyli to, co przed chwilą mówiliśmy, ciężar ciała na samym początku, jak podchodzimy do gryfu, już mamy swoją pozycję ustawioną, wszystkie mięśnie spięte, łapiemy pozycję, pierwsze co się dzieje, ciężar przynosimy napięty, tak? Czyli nie stoimy na palcach, palce nawet mogą iść delikatnie do góry, chcemy się wsunąć jakby pod gryf, to co przed chwilą trener powiedział, tak? Ciężar jest napięta, biodra są cały czas spięte, brzuch jest też aktywny, czujemy napięcie na dwugłowym, na dole podkolanowym, na plecach i na brzuchu również, tak? Czyli wszystkie mięśnie napięte, zamykamy uszy, z ile jest to potrzebne, że to są maksymalne ciężary, przenosimy najpierw napięty, próbujemy dostać się pod gryf i dopiero zaczynamy ruch, pa, i wprowadzenie mocne, napinamy całe ciało, tak samo wracamy i odkładamy. Okay. So important, feet through the floor, and that strength must come to the hands, shoulders through to the hands, right. What we don't want is to look like strippers, right. So you don't want to look like a stripper. Strippers when they are dancing, they look like this. You've seen? What's that? Stripteaser, tak? Czyli nie robimy jak stripteaserka, tak na rurze, że jak stoimy, tak, najpierw gdzie dupa, potem całe ciało, tak, nam o to chodzi, raczej nie chcemy się wypinać, więc tak trzymamy, też. Całe nasze ciało powinno iść w równej linii, tak? Czyli nie idzie najpierw tyłek i potem tak, kubeczki robią, tylko cały czas mamy, tak jak przed chwilą mówiliśmy, nie? Że po sam początek przenosimy ciężar na plecy, barki są uniżone, plecy ściągnięte i pierwsza faza, kiedy gryf idzie do kolana, moje biodra i barki idą w równym tempie. Dopiero zaczynamy prostować się w biodro, otwierać biodro po przekroczeniu kolana, tak? Czyli trzymamy pozycję, plecy są napięte. Jeżeli macie problem z napięciem pleców, napieramy dłońmi mocniej na gryf, tak żeby aktywować całe nasze plecy, tak? Czyli ciężar jest napięta, pozycja, napieramy na gryf mocniej, przenosimy ciężar napięty i do pozycji kolana moje biodra i barki idą w równym tempie, tak? I dopiero teraz otwieramy biodra. Oczywiście to jest jeden płynny ruch, tak? Czyli pach i pach, wstajemy, tak żeby barki biodra szły równo i dopiero potem otwieramy się biodra. Dupa nie idzie pierwsza. Pulling from the floor, so hanging back and pulling, that's what's important. Okay, so we've got two more things we need to add up that happens at the top of the movement. There's two more things we need to focus on because I've been seeing some guys doing different things at the top. Chodzi o to, że w momencie, kiedy wyciągacie ciężar, to co on mówił, i pracujecie w górę, tak, chodzi o domykanie ruchu pośladkami, bo martwy ciąg ma to do siebie, że może bardzo mocno zaangażować mięsień pośladkowy, którego wiele osób nie angażuje, czyli domknięcie ruchu raz, a nie zostawienie zaokrąglonej lordozy, tak? Czyli tu nie ma domknięcia, domykamy, napinamy udo, napinamy pośladek, to jest domknięcie, aczkolwiek nie przeciągamy. Chodzi tutaj o to, żeby po martwym ciągu na dobrą sprawę nie bolały bardzo cienkie lędźwiowe, tylko żeby zapracowały całe ciało. Bo mamy stabilizatory, tak jak brzuch, czyli odciążają już na troszeczkę cienie lędźwiowe, ale tak samo jest miednica. Tak? Czyli jeżeli zepniemy tyłek, automatycznie jest wypłaszczenie troszeczkę miednicy i jest większe odciążenie odcinka lędźwiowego. Okay. So that's important, the glute. Getting the glute in at the top leg. That position. We don't want everything to go onto the spine. Right, the glutes must do the work at the top, the glutes must support the back and the spine. You don't want, at the top, the glutes are relaxing and now all the weight is pulling onto your spine. You don't want that. Dokładnie, czyli nie chcemy, żeby była presja na kręgosłupie.
chcemy wszystkimi swoimi mięśniami, takimi właśnie jak ten brzuch i pośladki, żeby odciążyć jak najbardziej nasz kręgosłup, tak? Czyli jeżeli tyłek będzie luźny, ta lordoza jest cały czas, jesteśmy w pozycji na kaczkę, tak? Tutaj jest wszystko poprzykurczane, nie ma napięcia na pośladku i całe przeciążenie idzie na odcinek lędźwiowy. Często pewnie się dzieje, jak robicie martwy ciąg i będzie ale miarę lędźwie, tak? Tego nie chcemy, tak? Czyli jak jest ten pełen wyprost, musicie kontrolować to brzuchem, musicie kontrolować to tyłkiem, tak? A automatycznie odciążamy odcinek lędźwiowy i wszystko jest poprawnie i potem przejdziemy na boisko, zaczniecie przerabiać tę całą siłę i nie będzie tutaj będzie stękania, że bolą nas lędźwie, bo wszystko było zabezpieczone z pośladkowego i brzucha, tak? Also, what some of the guys are doing, they get to the top, do this. Also don't want that. Just straight. There. The force must always go down and up. We don't want force forward. Right. Force is down, up there. That's what we want. Chodzi o to, że martwy ciąg ma swój punkt początkowy i punkt końcowy w tym samym miejscu. Tak? Czyli zaczynamy ruch z ziemi, podnosimy, jesteśmy w połowie drogi i wracamy. Dopiero to jest jedno powtórzenie, dopiero się kończy, kiedy odłożymy gryf na ziemię. Czyli nie ma możliwości takiej, że mamy ten ciężar tam kilkadziesiąt kilogramów na stronę, tak? A my tutaj nagle jesteśmy luźni. Nie ma takiej możliwości, bo dopiero jesteśmy w połowie ruchu. Tak? Czyli jeżeli wyprostujemy, jesteśmy w połowie ruchu, wracamy i dopiero odkładamy gryf, dopiero jesteśmy w stanie się rozluźnić. Dużo kontuzji dzieje się z tego powodu, że osiągniemy swój cel, wyciągnęliśmy dwie stówy, wow, zajebiście, tak? I teraz nagle te wszystkie nasze proste kręgosłupy i tak dalej puszczam, bo każdy jest na tyle podniecony, no i co z tego, odłożę to po prostu tak, jak to odłożę, tak? Automatycznie gryfy, plecy się wykrzywiają i to jest najczęstsza przyczyna kontuzji, bo już nie ma napięcia mięśniowego, jesteśmy rozluźnieni i to wszystko potem idzie na cały nasz układ kostny, tak? Więc do końca trzymamy napięcie do wyprostu i po powrocie jeszcze też, tak? Dopiero rozluźniamy się jak gryf. Góry można puścić, czy nie? Tak jak rozmawialiśmy przed chwilą, opuszczamy za kolano i dopiero puszczamy. Tak, żeby nie przewalić sobie w górę. Słuchajcie, i jeszcze a propos tego, co było mówione, bardzo często na siłowni widać, i to też u was się objawia, przyciąganie. To jest przepis trójbojowy, który mówi, że żeby zaliczyć bój, po prostu trzeba być wyprostowany we wszystkich stawach. I teraz... Naszym zadaniem jest wyciągnąć gry po linii prostej. Panie Końcowie, jeżeli chcemy przeprostować, ten gryf już odchodzi od naszej linii pionowej. Tak? Czyli nasze zadanie jest po prostu wyciągnąć gryf do najwyższego punktu w linii pionowej i w tej samej linii wrócić. Tak? Czyli nie ma tego momentu przegięcia, bo znowu odciążamy lędźwie. So look, it's not in the straight line. Back, not bending backwards. I mean, it's something like here. So it's not. It's up, up, not back. Okay, chodzi tutaj generalnie o to, żeby najpierw całą pozycję mamy taką podobną jak dzisiaj zaczynaliśmy od martwego ciągu, tak? Czyli byliśmy tutaj z tych nogach nisko, tak? Biodra były opuszczone dość nisko i tutaj było to samo, co przed chwilą robiliśmy przy parklinie. Przy pełnym full-linie mamy przeciągnięcie, wyciągnięcie jak najbliżej, potem jest podejście pod ciężar. Tutaj jeden, drugie troszeczkę ograniczony, więc my nie chcemy brać tego ciężaru na siebie, nie ma przeprostki proszę, tylko idziemy z grypem, żeby wyciągnąć go jak najwyżej i potem jak najszybciej podejść pod gryf, tak? Czyli zaczynamy z naszej pozycji, cały czas plecy są proste, brzuch jest napięty, sam ruch do kolana jeszcze nie jest taki szybki, ale jak przekroczymy kolano, zaczynamy już akcję, tak? Czyli przechodzimy przez szrank, przez high pull, tak? Jest pełen wyprost, podchodzimy, próbujemy gryf wyciągnąć jak najwyżej i potem jak najszybciej zejść pod niego. Okay? Czyli po przekroczeniu kolana dopiero jest jak najszybsza praca, tak? Czyli tutaj jest ładne przygotowanie, obniżamy troszeczkę biodra, one są nieco niżej, żeby cała siła poszła na znów, tak? Jest w miarę tutaj wolne wyjście, ale potem zaczynamy jak najszybszy ruch i pan, tak? Czyli to pełne otwarcie biodra powinno być, ale nie powinno być przeproste, tak? Czyli tak jak jest wyskok, jest przygotowanie pozycji, trzymamy, jest wyskok, pył, tak? Czyli z biodro jak najszybciej wracamy. So that part, assuming, if you say, that one is like a jump. Right. So if you're jumping, if you're standing and you're just doing a jump, right, so I'm gonna jump now, from here it's bend and jump. So look at my knees are doing that when I'm jumping. So it's right. Same when it's here. Exactly like the jump, I'm standing there, when I'm putting the bars here is same action as the jump. So, assuming all of you know how to jump.
który jest dokładnie tak, jak właśnie skaczemy, tak? Czyli w momencie, kiedy idziemy do góry, jest dokładnie ten sam ruch, który jak jest nagle przekroczy kolano, tak? Tutaj mówiliśmy, że pełen wyprost jogi, a uderzenie, tak? Czyli tak? Teraz dwa szybkie, dynamiczne wyjście, żeby to tak, bo ciągnął się najwyżej, potem jak najszybciej podjął podejść. So that action, so we pull above the knee, what they call the second pull or the scoop, is like a jump, right? So you pull and once it's there, it's like you're in first gear and you put the pedal. When it's here, snap change into second gear. You need it, right? Maximum speed, maximum strength, and then yeah, even more maximum, right? So from there. Okay. Another important thing. Look at my arms. Okay. So when I start here, look at my elbows. Elbows are out. Look at them. Pulling, 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 jumping. Still straight. So only when I get maximum power from the legs and knees. Only after maximum power from legs and hips is the arms coming up. Not before. Right. If you want to do it before, we can speak to the doctor so long. He will schedule bicep reattachment surgery for you. Chodzi o to, żeby poprzez nasze biodra, otworzenie biodra, pozwolić jak największą energię, żeby ta sztanga poszła jak najwyżej. W momencie, kiedy osiągniemy pełen wyprost w naszym ciele, dopiero jest akcja z ramionami w górę. Tak? Czyli jeżeli jesteśmy w niskiej pozycji, trzymamy tak, przechodzimy tutaj w miarę wolno, przekraczamy poziom kolana, na niej jest eksplozja mocy, tak, czyli wychodzimy jak najszybciej, pa! Wychodzimy jak najwyżej grybem. Siła z nóg wyciągnie ten gryb sam do góry. Tak? Jeżeli ten mamy już w najwyższym punkcie, dopiero jest podejście łokciami i dopiero jest potem zejście, utrzymanie pozycji. Tak samo łokcie są po to skierowane na zewnątrz, żeby potem ten high pull, tak? I potem jak jest przeniesienie, podejście pod high pull, czyli podejście i ułożenie pozycji prawidłowo. Tak? Czyli najpierw całą robotę robimy tutaj nogami. Wyciągamy jak najwyżej gryf, dopiero potem do ramiona, dopiero potem pod nie podchodzimy pod sztangę. Okay. So very important, elbows up. Make sure that the legs and the back do the work, and then the arms come in. Okay. First row we're going to be doing, right. His hand clean pull. Right. This is to help keep the elbow straight. This is to help get that punch action above the knees. So we're going to focus on those two things with the first of the hand clean pull. Zaczniemy hang clean pull, hang czyli ze zniszczy. Tak, czyli z samej ziemi, mamy gry troszeczkę wyżej i to będzie nas początek, żeby nauczyć się samego prowadzenia. So it looks like this. Zwis, prowadzenie kolan jest gry. Prowadzenie biodra hang. Prowadzenie biodra hang. Okay, that's the first drop. Okay, so we're gonna focus on that one. We're gonna give you time to practice again in threes. Most important, the coach, if you're looking at this, look at the elbows. First the legs, then the arms come. Right. And elbows out. Elbows out. First get the legs, legs hips, then the arms. That's the most important thing to start for now. Okay. So what the aim is with the drill we did now is to make sure that the arms stay straight. We don't bend too soon. Right. And also so that we can get weak velocity on the bar. Right. We want a lot of velocity on the bar. This man there, perfect technique. Good form, good mechanics for cleans. Right? But the speed of the bar was too slow. Good form. But the speed was a little bit too slow on the bar. That was the problem. Right. The power clean is big speed on the bar. Right. We need to get big speed because you need to lift the bar really high to catch it in a high position. Right. If we're just doing a clean, if you lift the bar this high, I mean if I deadlift it's already here. If I lift it just here, I can drop under it, I can catch it there. Right. So the bar only moved this much and there's not so much power. Right. If you're not an expert in weightlifting, if you're not a professional weightlifter. Right. So for rugby players, we want to get full extension, we want to get through the body, we want to get higher velocities on the bar, which will give us more power. Right.
So if you have a good weight with higher velocities, it'll be more power. We measure power in watts. Right, so power output, we measure that in watts. Okay. Chodzi tutaj o to, żeby osiągnąć pełen wyprost we wszystkich trzech stawach, czyli w kolanie, w biodrze i w barkach głównych. I generalnie tak jak żeśmy z Hengen zaczynali ten przed chwilą, tak? Czyli z poziomu nad kolana, tutaj zaczyna się największe przyspieszenie, więc tutaj musimy wyzwolić sobie największą szybkość. Tutaj chwali wiemy kogo z Was, chyba Ciebie, tak? Że mówi bardzo dobra technika, ale zabrakło troszeczkę szybkości. Im wykonamy szybciej ten ruch, tym będziemy ten gryf w stanie wyżej wyciągnąć. Bo potem dalsza część tej naszej zabawy z tym klinem będzie podejść pod ten gryf. Jeżeli będzie szybkość za mała, wyciągniemy go dotąd, chyba trzeba będzie coś dotąd, żeby potem na ten gryf podejść, tak? Więc tutaj maksymalna szybkość, maksymalnie wyciągamy wszystko, żeby ten gryf jak najwyżej osiągnął swój pułap i dopiero pod niego podchodzimy, tak? Czyli im szybciej to zrobimy, im większą moc wyzwolimy, tym będzie ten zarzut łatwiejszy. Okay, so what it comes down to is, if one guy power cleans 40 kilograms and another guy power cleans 40 kilograms, it is maybe not the same. If you look, you'll see this guy is 40 kilograms, this guy is 40 kilograms, it's the same. Right. It's not the same. If this guy goes faster than this guy puts more effort, more intention into his weight. Because if this guy, if I'm going to tackle him, I'm like, okay, I'm going to tackle you. Oh. Tackle, you see, there's a difference, right, you see, right, there's a big difference, the intention behind it, you must want to lift that weight really, really fast and really high, there's a big difference in power, so I'm gonna... Dokładnie to ma przełożenie potem na boisko, tak? Że jeden gościu 40 zarzucił, drugi tak samo 40, ale jeden zrobił to wolno, ponieważ wykorzystał jak najbardziej swoje walory siłowe, a drugi zrobił to szybkością, dynamiką swoją i potem ma to samo przełożenie na boisku, tak? Schodzimy na przykład do kontaktu, więc schodzimy do szarży, nie wiem, jak najszybciej, tak? Czy jesteśmy już gotowi, a nie jak żółwie, tak? I w tym momencie dostajemy blachy i leżymy na plecach, tak? Czyli trzeba po prostu tą szybkość jak najbardziej wyzwolić sobie, żeby to wszystko było bardziej efektywne. Okay, so I've got a fancy device here that I've got on my arm, just to show you as an example. Okay, so it measures speed, gives me average velocity, peak velocity, gives average power and peak power output for the movement. So, with this, yes it's 40 kilograms, but if this guy's doing 40 and I'm doing 40, if my speed is different, then my power will be more. Even if those are the same weight. Now I want to show you the difference the power will make just in a small change in the technique. So small difference in technique, what difference it's going to make. On jest połączony ze swoim telefonem i on teraz wam pokaże, jaka jest różnica pomiędzy dwoma wykonaniami. Tak? Jedno, gdzie jest szybkie i faktycznie tam jest bardzo duża wyzwalana, a drugie powolne, gdzie tam jest zdecydowanie mniejsza. No i teraz będzie potwierdzenie tym, co tam się dzieje, jego na przetrawieniu w telefonie. Okay, so both was 40 kilograms. The one, I just lift 40 kilograms because I can lift 40 kilograms. Right. Okay. The other one, I lift 40 kilograms as hard as I can. Almost. As hard as I can. As fast as I can. To były dwa wykonania, jedno wolne, drugie szybsze. On wcześniej mówił, że generalnie rzecz biorąc moc niszczy się w watach, tak? Czyli siła razem szybkość, mamy moc. Jeżeli ta szybkość będzie mała, to wiadomo, ta moc będzie też mała. Jeżeli będzie mocne przyspieszenie, mocna szybkość będzie, ta moc zdecydowanie będzie większa. Okay. The first rep, slow, the slower one, but I'm just lifting. 2800 watts. Okay. It's power clean, good power output. Okay. So it's not bad. The second one. 5470 watts. Okay. Right. So this is also just not just for power cleans, for all the other exercises. Right. It doesn't help you just come and you just lift up and down and then you put back. You must have intention of why you are lifting that weight. Right. Now,
Just to go back to some of the other exercises like the squats we did. We want to have, firstly, we want to have perfect form and technique. Right. It does not help, your technique is really poor and your back is in the wrong position and now you're trying to put maximum intention and power on that. We don't want that. We want to get the mechanics good and the technique good. And then, but once you are comfortable and the body is good and strong, you start pushing on your velocity on your reps, the intention of your reps. That does not mean if I'm doing squats, I've got the squat and I'm like that. Right. You must control it. Power is nothing without control. Okay. But you must be able to control and get power into that. So if you're doing a squat, for example, they control power through. Żebyście się zawsze myśleli o tym, co robicie, tak? Jeżeli nie ma poprawnej techniki, no to siłą rzeczy nie zrobimy poprawnie tego ćwiczenia z dużym ciężarem. Lepiej zejść troszeczkę z obciążenia, popracować z poprawną techniką, wdrożyć się w to, tak, żeby to wszystko ładnie zaskoczyło i dopiero potem wyzwalać tę moc na dużo większy ciężar. Tak? Czyli jeżeli nie mamy dobrej techniki, to ćwiczenie jest gówno warte. Generalnie rzecz biorąc, zmierzamy ku temu, że dalej będzie jakaś kontuzja, dalej będzie coś nas szarpało, dalej coś będzie nas bolało, a nie będziemy pogłębiali swojego skilla w tym, co robimy. Tak? Czyli przede wszystkim najważniejsza jest technika, dopiero potem jest siła, bo jeżeli siła będzie źle przełożona, to będzie z tego dobra. Okay. So, velocity is there's two things. One is the intention, but also with power cleans, for example, the technique also makes a difference. So if you're just there, you're just punching, small punch, and then the bar is moving by itself, and then you're just catching there, or you're just pulling like that, power is less. If you're there, and you want to pull as hard as you can onto the bar, as high as you can on the bar, from there, right, then the power is more. That's what we're looking for. Okay. So some of the guys, what I've seen is, they pull, and they do that. Right. It's not so bad, but don't want to get into the habit. Some guys drop before the hips have come through. So some guys are there because it's lightweight. We have big, super strong guys there with 30 kilograms doing this exercise. So I made them go over heavier because then the technique is bad or 30. Right. But what happens is some of the guys, they punch and they're still bent here. Now the bar's moving and now they're dropping. Right, you must first extend fully extend, bar's coming, and then you can drop over. Right, because when we do a full power clean, there's a small drop to catch. So that's what I'm saying, it's not a bad thing if you do that, but you must first full extension and power before you get the drop. That's why with this drill, it's a drill, we only extend. You don't want to drop, you want to get velocity and power first before we drop. Chodzi tutaj o prawidłową kolejność, tak? Żeby w każdym power cleanie było przede wszystkim najpierw pewnie otworzenie bioder. Bo cała siła trzeba zrozumieć, skąd to w ogóle wszystko idzie, tak? Gdzie ci z nóg, gdzie z pośladków, gdzie z korpusu, z głowia, tak? Czyli trzymamy tą pozycję i im szybciej i mocniej wyprostujemy nasze ciało, tym ten gryf poleci wyżej, tak? Czyli jeżeli robimy to powoli, teraz środek ciężkości jest gdzieś tam jeszcze przesunięty do tyłu i teraz z tego wyciągniemy, no to tutaj jednak jest troszeczkę jeszcze nisko, tak? Jeżeli pójdziemy do pełnego wyprostu, pójdziemy jeszcze na palce do tego, tak? Gdzie pięty pójdą wysoko i teraz pójdziemy dopiero wysoko, więc ten gryf jest faktycznie już w dość optymalnym punkcie i teraz już z tej pozycji jest bardzo nam łatwo wejść pod gryf, tak? Jeżeli nie wyprostujemy w pełni bioder, które powinny być pójść pierwsze i dopiero ten kajpul powinien być, będzie problem potem z podejściem pod gryf. Bo będzie trzeba zejść zdecydowanie niżej, zdecydowanie szybciej i że generalnie rzecz biorąc będziemy w zupełnie innej pozycji, więc ten gryf już będzie nas cisnął do przodu i na dobrą sprawę może dało nam podejście nie być. Więc trzeba najpierw w pełni otworzyć biodra, wyjść jak najwyżej, dopiero aktywować ramiona i z tego dopiero można zejść jak najszybciej pod gryf. Okay. Right. So for today, this is the exercise for power cleans we're going to be focusing on. Everyone must first be super in the hand clean pull before we're going to progress in the program onto the next part. Even I know there's some guys that can do cleans quite well, but I see they're dropping too soon, the bar is too slow. So we focus on those things. We get speed on the bar, right? And we get the hips through before we drop. Right. That is the focus, and I can see all of us can work on that one.
That's why this is where we're going to stick with the power cleans. We'll progress, but we must first practice this one. This one is going to be in the program. And this is what we're going to progress on. We get super strong on this one, and the next one, next phase, we can progress to the next one, to the full power clean. Right. Okay. So you can do it in the rack, you can do it here. We're not going to go super heavy, but use a weight. Use a weight that will speak with you. Not 30 kilograms. Right. So get a weight that will speak with you. You must feel there's a weight, otherwise it doesn't work. Okay. Okay, so push press. Nice on the shoulders there, like front, almost like a front squat. Front squat's gonna be a bit higher. Push press, you drop the elbows a bit lower. On the shoulders. Right. Not here. On the shoulders there. Right. Because if it's here, if I'm pushing, my arms is the weak link. Yeah. If I'm there, if I'm pushing, it's on my shoulders. My shoulders are strong, goes directly to my feet. Okay. From this position there, dip, punch. Okay. So it's a quick dip and a punch. So from there, punch up, control down. Okay. Questions? Wyjaśnijmy teraz, o co chodzi. Mamy trzy rodzaje wyniesienia krytu nad głowę. Jest press, push press, push test, tak? To jest jakby drugie. Każdy jest troszeczkę bardziej jakby efektywny, tak? Czyli push press będzie o 30% mocniejszy jak od zwykłego pressu. Musimy zdać sobie sprawę z tego, jak to wygląda w praktyce, tak? Nogi są mniej więcej w rozkroku na szerokość barków, napięte uda, spięty tyłek, spięte brzuchy. Czyli tutaj cała nasza konstrukcja musi być usztywniona, tak? Mamy pozycję tak, pyk. Jak przy front squatcie, chłopcy są wysoko, żeby kręgosłup nam nie poleciał, po prostu jak robimy przysiad. Tutaj przy push pressie ten chwyt jest troszeczkę inny, łokcie są pod dłońmi. Okay? Ale leżysz tam, nie? Brzuch spięty, okay? Łokcie delikatnie wysunięte i gryf leży oczywiście na barku. Teraz jest coś takiego jak dip. Dip to jest 1/5 przysiadu. Ma to nam na celu pomóc wynieść gryf ponad głowę. Tak? Czyli sam dip powoduje już początkową fazę bez użycia żadnych rąk. Tak? Czyli pach idzie, nie? Pach idzie. Tutaj sam podrzut, więc cała faza początkowa wychodzi tylko i wyłącznie z dipu. Trzymamy pozycję, jest mocno napięty brzuch, mocne pośladki, żeby usztywnić całe ciało, żeby ta siła nóg miała przeniesienie. Tak? Czyli jeżeli będzie luźny korpus, to ten dip się nie uda. Musimy być napięci cały czas. Tak? Jest wyjście pach i to jest punkt początkowy. Potem dalej idziemy już siłą ramion. Tak? Czyli dip i dynamiczne wyjście, pach. Wprowadzamy klatkę do przodu, tak żeby w fazie pełnego wyprostu ucho mniej więcej było przed ramionami. I wracamy, pach, na pozycję, po prostu. Czyli dynamiczny dip jest, tak? Mocny brzuch, mocne pośladki. Wprowadzamy gryf nad głowę, pach, wszystko jest ok. So important, the shoulders there, dip, punch, and drive with the arms. Legs, once again, legs, then the arms. Okay. So careful, not this. So this is push press. You get another push jerk. Not push jerk, push press. Right. So careful, we don't want. Not that. Okay. Shoulders and arms must drive through, must punch through. Legs onto the arms, there. Okay. And important, not there. So if you look from the side. Widoczne przed. Not there. Straight line. Not there. Not like that. Right there. Straight line. Okay. Robię. Pamiętajcie też przy tym, żeby wszystkie jakby stawy były zabezpieczone, czyli nadgarstki nie mogą być duże, jeżeli rozluźnimy nadgarstek, automat się zrzuca na łokieć, na bar. Więc tutaj wszystko musi być w pach wyprostowane. Aktywne na łokieć, aktywny nadgarstek, aktywny bar. No i wprowadzamy, otwieramy klatkę piersiową, żeby w tej fazie końcowej było mocne spięcie. Pamiętajcie o mocnym brzuchu i jeszcze mocniejszym tym. Tak? Czyli cała konstrukcja jest mocno spięta, z tego można fajnie działać. Okay. So basic principles on all the exercises. Upright, tight, tight, straight line. Right. Push pressy, power cleany. Wszystko generalnie zamyka się w jednym. Musicie mieć cały czas spięte brzuchy, spięte tyłki, mocną posturę. Jeżeli z większym ciężarem to nie wychodzi, zmniejszyć ciężar, opanować dobrze technikę i dopiero potem to przerabiać, tak? Czyli
zaczynajcie nauki techniki od dużych ciężarów, bo bo troszeczkę lipa wtedy będzie, bo nie wyciągniemy tego, tak? Czyli troszeczkę mniejszy ciężar, nauczcie dobrze techniki, pamiętajmy o pełnym wyproście w biodrze, pamiętajcie o spinaniu tyłka, o spinaniu brzucha, o spinaniu nogi, żeby każdy fragment ciała był mocny, zaangażowany w to wszystko. No i robimy to oczywiście na 100% w pełnym przerobieniu tego, co przed chwilą robiliśmy. Nobody stop us. We go one way and that's forward. We're gonna be winning. You winners. Take it here. Polska! Polska! Polska!